Diabeł. Opętanie przez złego. Czytamy w Księdze Apokalipsy. W niebie rozegrała się bitwa. Archanioł Michał walczył ze smokiem. Obaj mieli swoje zastępy aniołów. Po długiej walce smok przegrał. To była duchowa walka, powiedziała hiszpańska mistyczka z XVII wieku, siostra Maria Jesús Agreda. Miała objawienie dotyczące upadłych aniołów. Aniołowie chcieli tej walki i walczyli mądrze. Jaki był powód konfliktu? Bóg oznajmił im, że druga osoba z Trójcy Świętej stanie się człowiekiem. Tej osobie muszą oddawać cześć. Będzie to ktoś ważniejszy od wszystkich ludzi i aniołów. Narodzi się w ciele kobiety, która będzie dla niego jak królowa. Dobrzy aniołowie poddali się woli Boga. Lucyfer chciał rządzić ludźmi i aniołami. W końcu razem z aniołami zgrzeszyli pychą i wystąpili przeciw Bogu. Archaniołowi Michałowi rzężyli smoka. Został wraz z jego zastępami strącony do piekieł. Demony zostały ukarane na wieki. Ich kara miała być wieczna. Cierpienie przybrało dwie formy. Pozbawiono ich możliwości oglądania Boga oraz wygnano z raju. W Biblii diabeł ma różne nazwy. Szatan, Belzebub, wąż, smok. Określa się go też jako oskarżyciela, przeklętego, wroga, wodzącego na pokuszenie, ojca kłamstwa, zabójcę, księcia tego świata. Dla chrześcijanina szatan, Lucyfer, demon, diabeł to ten sam byt. Jest to duch anielski, który występuje przeciw Bogu i mówi: nie będę ci służył. Jak pisze święty Paweł w liście do Koryntian, chodzi o słowo nie przeciw słowu tak Jezusa Chrystusa. Szatan to nie wypowiedziane prawdzie, którą jest Bóg. To ojciec kłamstwa, nienawiść i żal. Antyteza to miłość Boga. Imiona takie jak Lucyfer, Luzbel albo Mefistofeles nie występują w świętej księdze. Mefistofeles powiązany jest z mitem Fausta u Goethego. W naszych czasach znany hiszpański autor ożywił na nowo mityczną postać Goethego, nadając jej bardzo oryginalny wymiar. W jego książce diabeł pojawia się jako wielki dobroczyńca ludzkości. Pewien lekarz jest kuszony możliwością rozwiązania największego problemu, jaki ma dziś ludzkość. Problemu zachorowań na raka. W zamian diabeł prosi o jego duszę. Szatan nie chce zwycięstwa nad rakiem, bo przysparzał cierpienia ludzkości. Chce pokonać raka, żeby ludzie w trakcie choroby nie mieli czasu na powrót do Boga. Chce szybkiej śmierci. Na niej wszystko ma się skończyć, a ty idziesz do piekła ze wszystkimi swoimi grzechami. Adam i Ewa byli pierwszymi ofiarami zazdrości kłamliwego szatana, przeobrażonego wówczas w węża. Chciał im odebrać życie w raju. Przez to skończyłoby się uwielbienie Boga. Dlaczego kusił najpierw Ewę? Z wyjaśnień siostry Agredy wynika, że szatan zastanawiał się, czy Adam nie był wcielonym Słowem Bożym. Był pewien, że nie jest nim kobieta. Nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli. Nie zostali jednak ukarani, tak jak szatan, na wieczność. Ponieważ ich grzech wynikał z ich słabości, a nie z ich złej woli. Bóg obiecał im odkupiciela i Marię, która zgniecie głowę węża. Od tego czasu walka między synami Ewy i siłami nieczystymi nie ustała ani na chwilę. Diabeł pod różnymi imionami pojawia się wielokrotnie w Ewangeliach. 11 razy w Ewangelii według świętego Mateusza, 13 w Ewangelii świętego Marka. Łukasz cytuje go 23, a święty Jan 6 razy. Cytują go również miliony chrześcijan, nie zdając sobie z tego sprawy.
Modlitwę, której nauczył nas Chrystus, Ojcze nasz, odmawiamy źle. Modląc się mówimy, ale nas zbaw ode złego, a tak nie jest. Należy to przetłumaczyć, wyzwól nas od przeklętego, a nie zbaw. Fragment modlitwy, niech przyjdzie królestwo Twoje, mówi o wrogu. W modlitwie prosimy Boga o uwolnienie nas od złego. Wszyscy chrześcijanie wierzyli w Jego istnienie od samego początku. Dowodem na to jest bogata ikonografia, która przedstawia szatana w różnych i ohydnych formach. Diabeł jest przedstawiany z rogami i ogonem. Wielokrotnie parodiowano i wyśmiewano tę postać. Oczywiście nie tym jest demon. To twór duchowy, upadły anioł, który oczywiście tak nie wygląda. Diabła pokazuje się jako złego, brzydkiego i odpychającego stwora. Mimo to jego postać ma w sobie coś zabawnego. Aunque la figura tiene también algo de positivo y es lo de representar al demonio, digamos, como alguien que es malo, feo, repugnante. Zawsze byłem przeciwny przedstawianiu diabła jako postaci obrzydliwej, przerażającej, który porywa i może używać przemocy. En cierta manera puede ser violento. ¿Cómo es pues? Jaki więc jest naprawdę diabeł? Czy ktoś go widział? ¿Cómo es el diablo? Jaki jest diabeł? Jaką ma twarz? Nigdy nie widziałem diabła. Wiem, że go nie zobaczę, bo diabeł jest duchem. Duch jest niewidoczny z definicji ze względu na swoją naturę. To, co widać, to tylko pewne oznaki diaboliczności. Oczywiście diabła nie można zobaczyć. Niektórzy przedstawiają diabła tak obrzydliwie, że staje się on nierealny. Wydaje się, że nie istnieje. Wedle Biblii i Kościoła, diabeł to upadły anioł, duch, który nie ma ciała. Może przyjmować straszne wcielenia, żeby wzbudzać lęk, męczyć lub kusić. Ale nie zawsze ma taką twarz. Czy diabeł nadal istnieje w naszych czasach? Może przeszedł już na emeryturę? Czy pozostał tylko mitem zapomnianym na zawsze? Wyda się to mało prawdopodobne, ale na Soborze Watykańskim II aż 18 razy rozmawiano o demonie. Także ostatni papieże poświęcali mu coraz więcej uwagi. Niektórzy byli oburzeni, gdy w 1972 roku Paweł VI powiedział, że szatan wszedł do świątyni Boga przez jakąś szczelinę. To nie była nowość. W poprzednim wieku Leon XIII miał wizję. Potem rozkazał po każdej mszy odmawiać modlitwę do świętego Michała. Jaka to była wizja? Wizja tego, że w przyszłości będzie pewien okres, gdy Bóg pozwoli demonowi tak działać, że spowoduje głęboki kryzys w Kościele. Papież przestraszył się i rozkazał odmawiać tę modlitwę. Digamos, a este mayor influjo del demonio. Pasó tanto miedo que mandó poner esa oración. Paweł VI przekonywał później, że jednym z głównych zadań Kościoła jest obrona przed złem, które nazywamy diabłem. Wyjaśnił, że zło nie jest już tylko odczuciem, ale istotą żywą, perwersyjną i budzącą oburzenie. Wiemy, że ten czarny byt istnieje i działa zdradziecko. Que ese ser oscuro y perturbador existe y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Juan Pablo II. Jan Paweł II odsłonił sztukę rozprzestrzeniania zła. Taktyką szatana, mówił w 1985 roku, jest nie odkrywać się, nie zdradzać się, tak, aby to człowiek sam rozprzestrzeniał zło i by czuł, że to grzech zbiorowości. Tak, by nasze własne grzechy były coraz dla nas mniej odczuwalne. To monstrum dumy woli być zaakceptowane nie przez pokorę, ale dzięki swej skuteczności. Ta reguła ma jednak wyjątki. Czasem diabeł pokazuje się w sposób ewidentny. Opętanie to najgorsza z jego form. Szatanie, idź precz. Odejdź na znak krzyża. Szatanie, rozkazuję ci wyjść z ciała tego Syna Bożego. La posesión se secó.
Opętanie jest ciężkim przypadkiem. Nazywa się opętaniem, bo ma miejsce tylko przez pewien czas. Chory nie zawsze traci swoją osobowość. Jest ona czasowo zastępowana przez demona. Przekleństwa mówi nie ta osoba, ale diabeł jego ustami. Ta osoba jest w tym momencie zniewolona i robi rzeczy, których wcale nie chciałaby robić. Trzeba rozróżnić fakt, że nie jest to chory, którego trzeba zaprowadzić do lekarza, tylko chory opętany. I wtedy trzeba odprawić egzorcyzmy. Robiłem to. Są momenty, kiedy opętany jest sobą i współpracuje z egzorcystą, żeby uwolnić się od tego, co sprawia mu tyle krzywdy. Czasami opętany przez demona zachowuje się wrogo. Nigdy nie przydarzyło mi się, żeby agresja opętanego była skierowana na egzorcystę lub osoby mu pomagające. Nigdy nie odprawiałem egzorcyzmów sam. Zawsze, gdy było to możliwe, robiliśmy to z lekarzem i z kimś z rodziny opętanego. Oglądamy prawdziwe egzorcyzmy. Każdy przypadek jest inny. Diabły są bardzo różne. Jak pisze święty Tomasz, każdy z nich jest jedyny w swoim rodzaju. Oznaki działania szatana są różne. Egzorcyzmy nie są operacją łatwą ani szybką. Zazwyczaj organizuje się kilka sesji po to, żeby wygnać złego ducha, który broni się na wszelkie sposoby. Egzorcysta wykorzystuje swoją najlepszą broń: modlitwę, znaki krzyża, oleje święte, święconą wodę, obrazy Matki Boskiej, podaje komunię świętą opętanemu. Istotą egzorcyzmu jest rozkaz: w imię Jezusa Chrystusa, szatanie, odejdź. Trzeba być nieugiętym. Czasami wyzwolenie jest kwestią kilku miesięcy, czasami nawet kilku lat. Doświadczony egzorcysta wie, że diabeł jest mądry i będzie próbował go oszukać. Opętany i egzorcysta biorą udział w nierównej walce. Gdyby nie Bóg, mogliby ją przegrać. Demon jest bardzo inteligentny i nie można go poznać. Ma dużo dwuznacznych odpowiedzi i trzeba na niego uważać. Diabeł kłamie. Kłamie, oszukuje i jest dwuznaczny. Dlatego nawet jeśli zmusisz go do mówienia, niewiele się o nim dowiesz. Może cię okłamać i zmanipulować. Dlatego nie pytam go o zbyt wiele. Jednak czasami, kiedy zadaję pytania, chory odpowiada sam. Czasem, choć ja sam tego nie doświadczyłem, chory może mówić w obcym języku. Wypowiada słowa w języku, którego ani my, ani on nie znamy. Są to dźwięki i słowa, które trudno zrozumieć. Ja mogłem rozumieć tylko wtedy, gdy diabeł użył słów po łacinie. Był to język, który rozumiałem, i wiem, że był to język nieznany przez opętanego.